chodzi o to, że my naprawdę Go spotkaliśmy w naszym życiu. On naprawdę dotknął się naszego życia i naprawił je. Realnie przyszedł. Jest taka sprawa, jeżeli się przyznasz do tego, że nie dajesz sobie sprawy, na przykład z nałogiem, który próbowałeś 1000 razy zrzucić i 1000 razy jest to samo. Jeżeli się przyznasz, naprawdę się przyznasz, Bóg Ci pomoże, bo wiecie co? Bogu chodzi o to, żebyś na pewno wiedział, że to nie Ty, tylko że to On przyszedł, Cię dotknął i nie ma tego. Nie wyobrażałeś sobie już, że można sobie z tym dać radę, tu przychodzi Bóg. I za jednym dotknięciem, nie wiadomo jak, nie wiadomo kiedy, masz to z głowy, to już jest za Tobą. Tego każdemu z Was życzę. I taki jest nasz Jezus, dlatego tu jesteśmy. Nie bierzemy żadnych pieniędzy, moglibyśmy zaparkować przed telewizorem, facecie oglądać mecz, dziewczyny, seriale, Netflix i te sprawy. Po to tu jesteśmy, żebyś i Ty miał to, czego my doznaliśmy. Wiem, że jest Ci ciężko w to uwierzyć, ale wiesz co? Od tego jest wiara. Od tego jest krok wiary. Mam kolegę, który w kryminale był na takim spotkaniu. Wyszedł sobie, żeby tylko nie siedzieć pod celą. Myślę, a dobra, te pajace skaczą, ja sobie pójdę tam do nich. Wyszedł, ale jak wrócił, to tak ci powiem, o Boże, jeżeli Ty jesteś, to wiesz co? Chciałbym mieć taką wiarę, jak oni mają. Na drugi dzień się obudził i wierzył. Halleluja! Słuchajcie, Bóg jest żywy. To nie jest Bóg z obrazka, Bóg z klęki i stan. To nie jest żaden fitness religijny. To nie są regułki. To jest Twoje szczere serce. Szczere serce, nie regułki. Szczere serce, nie kłamstwa, nie pokaz. Bo Bóg i tak wie, co masz w sercu. A nienawidzi kłamstwa. Bo ojcem kłamstwa jest szatan, jego przeciwnik. Taki pikuś, który się zbuntował, dostał kopa w dupę. Słuchajcie, Jezus jest realny i może przyjść do Twojego życia. Musisz Go po prostu zaprosić. Będziesz sam, zaproś Go do swojego serca. Tu nie są potrzebne żadne regułki. Jest potrzebne to, żebyś Ty chciał się z Nim spotkać. I tyle. I to jest takie proste. Halleluja. Tego Ci serdecznie życzę. Bo tu chodzi o życie wieczne. Za milion lat nie będzie tych ludzi, tego wszystkiego, tej galerii. Ale będzie ta osoba, która się dziś nawróciła. Rozumiesz? To będzie. Dlatego tu jestem. Wieczność. To jest stan.